Witam Państwa ponownie. Przed nami panel dyskusyjny Klimat inwestycyjny dla rozwoju sektora mineralnego na świecie, w Europie i w Polsce. Zapraszam do nas panelistów. Pana ministra Krzysztofa Galosa, głównego geologa kraju. Pana profesora Stanisława Specika z Uniwersytetu Warszawskiego i Miedzi Kopper Corp. Oraz pana profesora Krzysztofa Szamałka, dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego. Proszę Państwa, miał być z nami pan Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Niestety zatrzymały go sprawy rangi międzynarodowej, w związku z tym dzisiaj u nas nie będzie gościł. Panel poprowadzi pan Artur Dyczko z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Bardzo proszę. Nie wiem, o, słychać mnie. Szanowni Państwo, dwa słowa wprowadzenia. Jak Państwo widzą na planszy, miał być z nami jeszcze pan minister Piechota. Prosił, żeby Państwa pozdrowić i ważne sprawy zajęły go w innym miejscu. Natomiast ja w ramach takiego wprowadzenia, aczkolwiek tego wprowadzenia będzie bardzo mało, dlatego, szanowni Państwo, mamy bardzo napięty harmonogram. Postanowiliśmy ten panel, który jest panelem wprowadzającym do dyskusji. Pan profesor Szamałek postawił bardzo ambitny cel, taki, że chcielibyśmy 10 minut poświęcić na pytania z sali. Także tu też od razu do Państwa proszę się ustawić, kto ma jakie pytania. Oczywiście odnosimy się również do tego, co było w tej części prezentacyjnej, tak, tej wykładowej, bym tak powiedział, dlatego że parę tematów tutaj było ciekawych. Także mamy dwie tury pytań po 7 minut i potem oddamy Państwu panelistów, bardzo zacnych panelistów, do dyskusji. Szanowni Państwo, tak się złożyło, tu muszę Państwu powiedzieć, w tym pięknym gmachu, w tej chwili mamy w panelu osoby, które odegrały, odgrywają i ja cały czas myślę, że będą jeszcze odgrywać bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o tematykę naszego dzisiejszej konferencji, gdyż pan profesor Szamałek był, może powiedzieć te kartki, żeby się nie pomylić, w latach 94-97, 2001-2002 oraz 2003-2005 pełnił funkcję podsekretarza stanu i głównego geologa kraju. W tej chwili oczywiście szef Państwowego Instytutu Geologicznego i tutaj nasz gospodarz. Po drugiej stronie obecny główny geolog kraju, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który odpowiada za te działania. Wśród nas jest również pan profesor Specik, człowiek, który kierował Państwowym Instytutem Geologicznym w latach 94-2000, w latach 2001-2004 zarządzał KGHM Polska Miedź SA. Czyli ludzie, którzy w tej materii wiedzą bardzo dużo, obracają się na tych międzynarodowych salonach i w tej chwili to, co wydaje się być, wczoraj to do pana profesora Szamałka mówiłem, że nazwa naszej konferencji dla górników jest dosyć dyskusyjna, bo mówimy o klimacie. Jak Państwo na Śląsku mówią o klimacie, to zaczynają się dyskusje od razu o transformacji, a my tu mówimy o klimacie inwestycyjnym dla sektora mineralnego. W zeszłym tygodniu miałem przyjemność z panem ministrem Galosem być na takiej konferencji, którą organizowaliśmy dla kadr górniczych. W zasadzie wszystkie spółki były obecne. Chciałem podziękować panu prezesowi Litwie za objęcie patronatu również konferencji, która dotyczyła też w pewnych elementach koncesja, zwłaszcza raportów środowiskowych. I muszę Państwu powiedzieć, że zgadzam się z panem ministrem Galosem, że to przepisy ochrony środowiska są tutaj w tej naszej ankiecie stosunkowo nisko. Ja się zobowiązuję tutaj na ręce pana profesora Szamałka. Nasz instytut organizuje taką wielką konferencję w lutym, Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Tą samą ankietę, tutaj patrzę się na prezesa Litwę, przeprowadzimy w gronie spółek wszystkich, całego sektora i zobaczymy, jak będą wyglądały te ankiety. To od razu już do pana ministra zaproszenie od organizatorów, żebyśmy tą dyskusję również w tamtym gronie pociągnęli. Tymczasem zapraszam Państwa serdecznie do panelu. Ja już przechodzę na swoje miejsce i będziemy rozpoczynać dyskusję. Ja mam tu wszystko przygotowane na kartce. Patrzę się na czas. Ustaliliśmy, że
gospodarz naszej konferencji, pan profesor Szamałek, zamyka dyskusję, obecny główny geolog kraju otwiera dyskusję i mamy dwie kategorie, kategoria świat, Europa i kategoria Polska. Przyjęliśmy, że w drugiej turze będziemy rozmawiać na te nasze tematy z punktu widzenia krajowego. Myślę, że to też będzie takie przygotowanie dla państwa do ewentualnych pytań, które naprawdę chcielibyśmy, żeby padły. Panie ministrze, jakie działania podejmowane obecnie w Unii Europejskiej w celu zwiększenia atrakcyjności klimatu inwestycyjnego w sektorze mineralnym pan minister dostrzega i jak Polska uczestniczy w tych innowacjach, w jakie korzyści możemy czerpać z tych między innymi pokazanych przez pana profesora Szamałka dyrektyw aktów i aktów prawnych? Szanowni Państwo, myślę, że gdzieś do 2008 roku, czyli przez dekadę lat 90. i prawie całą pierwszą dekadę obecnego wieku w Europie, w Unii Europejskiej, postrzeganie znaczenia surowców jako bazy do rozwoju, dalszego rozwoju gospodarczego, także transformacji gospodarczej, było postrzegane, delikatnie mówiąc, bardzo słabo. I było to przyjęcie tego rodzaju, mamy otwarty rynek, funkcjonuje Światowa Organizacja Handlu, rynek reguluje podaż surowców w obrocie międzynarodowym. Było to w mojej ocenie takie postrzeganie bardzo naiwne. Już w tej pierwszej dekadzie XXI wieku już były pierwsze symptomy tego, jakie są w tym zakresie realne zagrożenia, zagrożenia ze strony majoryzacji bardzo wielu rynków surowcowych, zwłaszcza ze strony Chin. To było widoczne już wtedy. Dobrze się stało poniekąd, że w roku 2008 wreszcie temat surowców gdzieś zaistniał na poziomie Unii Europejskiej. W listopadzie 2008 roku był pierwszy komunikat tego dotyczący. Powstała ta tak zwana inicjatywa surowcowa Unii Europejskiej. Zaczęło być podejmowanych coraz więcej działań. Działań dotyczących po pierwsze analityki, tak? Oceny tego, jakie to jest realne znaczenie, realne zagrożenie. Bardzo wiele instrumentów takiej analityki zostało przez kolejne kilkanaście lat rozwiniętych. Tu już wspomniany niejednokrotnie lista surowców krytycznych jest takim dobrym tego przykładem. I także bardzo wiele różnych działań natury, no nazwijmy to instrumentów w kierunku prac badawczo-rozwojowych, które kończyły się mojej ocenie, osobistej ocenie, raczej porażką niż sukcesem w większości przypadków. No ale był to pewien sposób działania i wsparcia tego obszaru, żeby ten temat surowców dla Unii Europejskiej, dla jej gospodarki w jakiś sposób no, dawać pewne narzędzia wspomagające. Ja mogę ocenić tak, po tych kilkunastu latach wiedza na temat rynków surowców, różnego rodzaju uwarunkowań z tym związanych w Unii Europejskiej, na poziomie Unii, na poziomie niektórych krajów unijnych, także i Polski, jest już stosunkowo dobra i dobrze rozeznanie. Sam system co trzy lata analizy i ogłaszanie listy surowców krytycznych jest też już całkiem dobry, przyzwoity i uzasadniony. Natomiast już jak mamy do czynienia z drugim elementem, czyli pojawienie się teraz w tym roku pierwszy raz listy surowców strategicznych, to jest wszystko wciąż jeszcze w powijakach. I tu dochodzimy do bardzo ważnego momentu, jakim jest ten rok i jakim jest właśnie wprowadzenie rozporządzenia Critical Raw Materials Act. To jest na pewno z jednej strony krok milowy w tym kierunku, żeby w wieloraki sposób wspomagać Unię, organizm gospodarczy Unii i poszczególnych krajów unijnych w kierunku zabezpieczenia ich potrzeb w zakresie surowców. Te działania są wielorakie. Ja tu na jednym ze slajdów pokazywałem, jakiego rodzaju są to działania, bardzo zresztą skrótowo. Natomiast przed tym to wszystko ma przed sobą jakiś cel zarysowany. Tym celem są pewne wskaźniki referencyjne, które jakoby, takie jest założenie, Unia Europejska miałaby do 2030 roku osiągnąć.
I one się odnoszą zasadniczo do surowców strategicznych, czyli tych kilkunastu surowców spośród 34 surowców krytycznych. W tym także i miedzi, to co warto zauważyć. To są takie wskaźniki, jak na przykład wskaźnik pokrycia zapotrzebowania własną produkcją górniczą minimum 10%. Wskaźnik pokrycia zapotrzebowania na poziomie przetwórstwa, tak, czyli tym hutniczym poziomie, jeśli mówimy o metalach oczywiście, 40%. Wskaźnik pokrycia zapotrzebowania ze źródeł wtórnych, z recyklingu, 25%. I wreszcie bardzo ważny jeszcze jeden element, surowców nigdy nie będziemy mieć wystarczająco dużo w Unii Europejskiej, musimy je importować. Wskaźnik jakby uniezależnienia się od jednego dostawcy, czyli w przypadku każdego surowca strategicznego nie więcej niż 65% z jednego kierunku, czytaj Chiny, czy Kongo, czy nie wiem, Chile i tak dalej, w zależności od rodzaju surowca. Czy te, i jest cały szereg działań na te projekty strategiczne, prawda, analiza, monitorowanie rynków i ryzyka związanego z tymi rynkami. To są pewne działania pod kątem krajowy program poszukiwań dla każdego kraju unijnego, członka Unii. To są wszystko te elementy, wymieniłem tylko trzy może najważniejsze, ale to są wszystko te elementy, to mają się składać na to, że to umożliwi osiągnięcie tych wskaźników referencyjnych. Natomiast moja osobista opinia czy refleksja na ten temat jest taka, że zwłaszcza dwa pierwsze będzie bardzo ciężko osiągnąć, a zwłaszcza pierwszy, bo to postrzeganie górnictwa jako podstawowego źródła surowców w Europie, ono wciąż w społeczeństwie unijnym jest jakie jest. Myślę, że tutaj kolega Krzysztof też o tym za chwilę będzie mówił trochę więcej. Natomiast no to są dwie podstawowe bariery. To jest akceptacja społeczna i uświadomienie sobie znaczenia. I drugie, bariery środowiskowe, co nie znaczy, że mamy naruszać środowisko, nie liczyć się z niczym, tylko musimy mieć możliwość w sposób zrównoważony podchodzić do wykorzystania istniejących, stwierdzonych zasobów. Dlaczego mówię, że będzie trudno w tym względzie górnictwa i to w takiej perspektywie jeszcze 5-6 lat? Bo po pierwsze, bardzo trudno uzyskać te dwa elementy akceptacji społecznej i akceptacji środowiskowej, zwłaszcza jeszcze w tak krótkim czasie, a po drugie, no ile trwa cykl cały, prawda? Od papierów poprzez już budowę i uruchomienie kopalni. W mojej ocenie to niestety nie jest realne i nawet gdyby to bardzo mocno, największe perspektywy są w tym względzie w Skandynawii, zwłaszcza Szwecja i Finlandia, tu ma ten największy potencjał, gdzie teoretycznie mogłoby to najszybciej nastąpić, ale i tam są problemy. Więc myślę, że tak na... Nie będę może więcej tych wątków, bo tych wątków mógłbym jeszcze kolejne pół godziny mówić na ten temat. Natomiast jest pewien cel. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że do celu trzeba dążyć, ale czy go osiągniemy, to jest inna sprawa. Spośród tych czterech wskaźników, o których mówiłem, które w tym momencie w pewnym sensie obowiązują, w mojej ocenie jest szansa, żebyśmy osiągnęli wskaźnik trzeci dotyczący recyklingu i wskaźnik czwarty dotyczący dywersyfikacji importu. A dwa pierwsze, zwłaszcza pierwszy dotyczący górnictwa, to będzie ciężko, ale zróbmy pierwsze kroki w tym kierunku, przynajmniej tak, na tą krótką chwilę tych kolejnych 6 lat. Tak, szanowni państwo, tutaj ten slajd pana dyrektora Młynarczyka, który pokazywał tą mapę, tam państwo widzieli, mieliśmy akurat 20 lat, strasznie to szybko leci, natomiast to przyspieszenie w momencie tej całej strategii łupkowej, które tam zmieniło nam też to prawo. Pan minister w zeszłym tygodniu na spotkaniu z inżynierami, co dużo mówić, geodetami i geologami konsultował pewne ustalenia i tam żeśmy dyskutowali na temat tego w pewnym momencie może nawet i przegadania niektórych rzeczy, a na pewno sprowadzenia niejednoznaczności w ocenie. No i tu się pojawił temat ochrony środowiska i raportów środowiskowych, o których tutaj też rozmawialiśmy. Natomiast do tego wrócimy w tej drugiej części, bo tam będziemy rozmawiać na temat tego, jakie działania w Polsce. Pierwsze pytanie do pana profesora Speczika. Tutaj możemy rozwinąć temat, bo wszyscy się zastanawiają, jak pan profesor Speczik chce zbudować i tutaj cała dyskusja, jeżeli chodzi o tą przyszłą kopalnię miedzi. Panie profesorze, wczoraj żeśmy na ten temat dyskutowali.
mocno też w gronie, jakby myśląc o tym panelu, jakby pan profesor mógł nam tutaj przedstawić, jakie technologie, przecież ten przegląd pana profesora, jeżeli chodzi o te działania, projektowanie tej eksploatacji na bardzo dużych głębokościach, skomplikowanej, macie to rozpoznane. Jak pan profesor widzi w tej chwili polskie górnictwo? Oczywiście nawiązujemy do miedzi, tak? Bo ona tutaj jakby jest kluczowa. Zresztą była też pokazana jako kluczowy element rozwoju górnictwa, nie tylko u nas. Jakie rzeczy możemy w tej chwili według pana profesora, jeżeli chodzi o te rozwiązania technologiczne, zaimplementować w Polsce? Potem zapytamy, jak profesor przekonywał społeczność lokalną do tego górnictwa, bo to też będzie istotne, ale w tej chwili te rozwiązania techniczne i w ogóle spojrzenie na to górnictwo inaczej. Jak to się włącza? Trzeba przytrzymać. A już działa. Zachowam się tak, jak student się zachowuje na egzaminie, a ponieważ studiuję gdzieś od 60 lat, no to zrobię to samo, co student, czyli on odpowiada zawsze nie na to, czego pytają. I jeżeli na tyle sklerotyczny jest profesor, to się nie zorientuje i przyjmie tą wypowiedź jako no, coś fajnego. I ja odpowiem na to pytanie, ale najpierw trudno, żebym na konferencji, która poświęcona jest klimatowi inwestycyjnemu, nie odniósł się do tego klimatu. Zwłaszcza, że od 1994 roku, kiedy zostałem tutaj dyrektorem, w tym klimacie siedzę i obserwuję te wszystkie zmiany, które miały miejsce. I muszę powiedzieć, że no nie było, było ciekawie, ale nie było dobrze. Ja powiem szczerze, że ostatnie 10 lat to była gehenna. To była gehenna, jeżeli chodzi o ten klimat. Zwróćcie uwagę, ja i Wiesiek byliśmy prezesami dwóch związków pracodawców przemysłu wydobywczego. Tamten miał blisko 60 członków, ja 18. Obydwa związki już nie istnieją. Wygoniliśmy z Polski inwestorów. Kolejna sprawa tu podnoszona w kilku referatach. My nie mamy przedsiębiorstw typu junior mining. Dlaczego my ich nie mamy? Proszę Państwa, dlatego że w przepisach jest napisane, że public domain, znaczy informacja geologiczna, jest bezpłatna, ale potem ale, i te ale było kilka razy w ostatnim 30 latach zmieniane w taki sposób, że wszystko jest cholernie drogie, nikt tych informacji starych nie kupuje, bo nikogo nie stać. Ja znam kilka firm, niedużych junior mining, które miały fajne projekty, wycofały się z Polski, dlatego że ich budżety są rzędu miliona, półtora miliona złotych, a za stare informacje geologiczne, które kiedyś były za darmo, musieliby zapłacić milion. A gdzie pieniądze na działanie? To my żeśmy to wszystko zrobili. Taki był klimat, proszę Państwa. I od 10 lat, można sobie to powiedzieć, ten klimat polityczny był uzależniony od... Nasz klimat inwestycyjny był uzależniony w 100% od klimatu politycznego. To się nie ma co oszukiwać. Tutaj wybrnął z tego Maciek bardzo elegancko, ale ja to mogę powiedzieć. Jeżeli mnie pewien z tego ostatniego okresu minister po kilku piwach na barburce mówi: Stanisław, czemu ty się szarpiesz? Przecież wy i tak nie dostaniecie koncesji wydobywczej. Dzisiaj czasy są inne, zmieniło się. Nie mamy tego nacjonalistycznego trendu. Być może pojawią się z powrotem zagraniczne firmy. Być może niewielcy polscy inwestorzy będą mieli odwagę ponownie zacząć funkcjonować. Pod rządami pana profesora jako ministra robiliśmy pakiety informacyjne, żeby zachęcić tych inwestorów. Trwało to aż do pana ministra Jezierskiego, nie widzę go na sali, ale jestem mu wielce wdzięczny, dlatego że za tych czasów w Departamencie Geologii pracowało niecałe 50 osób. I ja w tym czasie, w 2012 roku, proszę Państwa, wystąpiłem o olbrzymi obszar koncesyjny. 12 tysięcy kilometrów kwadratowych, 21 koncesji. I proszę Państwa, ja te wszystkie koncesje dostałem w 5 miesięcy. Czas trwał od 3 do 5 miesięcy. Przez cały następny okres, te 10 lat, występowaliśmy o kolejne koncesje, z których zresztą nam
dwie odebrano, ale to mniejsza o to. Ale tych koncesji było 5, a czas, proszę Państwa, jaki był potrzebny do uzyskania koncesji, wynosił od 10 miesięcy do 2 lat. Tak, 2 lata. 2 lata pan minister, nie powiem, który czekał na to, żeby wszcząć procedurę, mimo naszych ponagleń, pism, sądowych wezwań, etc., etc. I my mówimy o klimacie? No niestety. My jesteśmy też pewnym odpryskiem tego, co się dzieje w naszym państwie. Ja nie winię tutaj za pewne rzeczy i pewne błędy administracji geologicznej. Jeżeli chodzi o te wszystkie zmiany, które dotyczą informacji geologicznej, jej czasu trwania, pozyskiwania pieniędzy za tą informację geologiczną, no to kolejni ministrowie finansów tutaj rządzili i się w to wtrącali. No, pan minister Rostowski też tam duże zasługi poniósł, mimo że to niby minister był z odpowiedniej władzy, prawda? No, szukał pieniędzy. I z tym się wiąże klimat. My musimy zacząć od tego, od uświadamiania, czym są inwestycje w tym sektorze. I po raz pierwszy się zdarzyło, że Unia Europejska, która jest kulawa, powolna i tym podobne, przegoniła nas. Czekaliśmy na ten finalny akt CRMA, prawda, 22 chyba augusta podpisany. Bardzo się cieszę, ponieważ Krzysztof reprezentuje polski rząd właśnie w dyrektoriacie tego gigantycznego projektu. Myśmy też zgłosili się do tego gigantycznego projektu jako firma. Jesteśmy w tej liczbie 170 zakwalifikowanych i co więcej, jesteśmy jedną z 7 firm, gdzie nie poproszono nas o żadne poprawki. Nasz projekt, dzięki współpracy także z firmą Ernst & Young i paroma innymi, został przygotowany. My go przygotowywaliśmy od roku. Złożyliśmy w terminie i idziemy dalej. On zostanie przesłany do Polski. Mamy nadzieję, że pan minister nas będzie wspierał. A teraz wrócę do pytania, jeśli pozwolisz. To jest nic nowego, proszę Państwa. My się jako środowisko geologiczne zorientowaliśmy się, że coś już się zmienia, że musimy inaczej szukać złóż i inne złoża będziemy w przyszłości eksploatować. W 1997 roku była taka konferencja gigantycznej organizacji, której nasz dyrektor tutaj jest dzisiaj prezesem SGA. I na tej konferencji zatytułowanej Digging Deeper było 100 kilkadziesiąt referatów poświęconych temu, co dzisiaj się opłaca i jakie są bariery rozwoju przemysłu wydobywczego. I wtedy żeśmy skonstatowali, że musimy pójść głębiej. Dzisiaj, proszę Państwa, nie ma żadnego problemu z tym, żeby eksploatować złoża na głębokościach przekraczających 2000, a w przypadku niektórych metali nawet 4000 metrów. To wszystko funkcjonuje. Są sprawdzone technologie. Ostatnio zrobiłem sobie taką jak gdyby analizę kosztów wydobycia w różnych krajach, w różnych kopalniach, w różnych głębokościach, etc. Tak dla nawet swojej wiedzy, mimo tego, że myśmy wiedzę już wcześniej mieli. I co okazuje się, że firma, którą kocham, KGHM, wspaniała firma, zawsze była w czwartej ćwiartce producentów, zawsze była firmą drogą, do czego się nasze państwo oczywiście też przyczynia, w znakomitym stopniu ogołacając ją w możliwy sposób z pieniędzy. I postawiłem sobie te wszystkie ćwiartki i na tym tle 20 kopalń, które są na głębokościach przekraczających 2000 metrów, kopalń miedzi, proszę Państwa. I co okazuje się, że te wszystkie kopalnie mieszczą się w drugiej, trzeciej ćwiartce producentów. Produkują taniej, a więc można. To jest ten próg. A technologie, proszę Państwa, są. Pierwsza zmiana, jaka się odbyła, gigantyczna, to jest technologia chłodzenia, prawda? Już się kopalni głębokich nie zostawia, że górnik tam na 40 stopniach zasuwa, jak w niektórych oddziałach u nas.
Nawet kopalnie węglowe zrobiły postęp. My na węglu mamy dobrze chłodzone kopalnie, a na miedzi to powiedziałbym, że jeszcze to jest początek i przyszłość. To jest bariera technologiczną, którą trzeba przekonać. Trzeba ludziom dać odpowiednie warunki do pracy i to jest opanowane. Dzisiaj się chłodzi ice slurry produkowane jest albo na powierzchni, albo pod. We wszystkich głębokich praktycznie kopalniach mamy przeróbkę podziemną. Na powierzchni nic nie wychodzi. A co wy sobie wyobrażacie, gdzieś w Polsce jeszcze ktoś pozwoli na budowę nowego stawu osadnikowego? Ten się kończy. 10 lat i to jest kompletny koniec, bo się wszystko przeleje przez wzgórza dałkowskie. Trzeba przejść z przeróbką pod ziemię. A jeżeli nie pod ziemię, to z technologią pasty, rozwiniętą wszędzie na świecie, która nawet w takich dziwnych miejscach jak kopalnie soli potasowych jest stosowana. Już to opanowali. Produkuje się specjalną pastą, wyrobiska się podsadza, jest bezpiecznie, nie ma tąpań, nie ma niczego. Tu naprawdę nie ma żadnych problemów. W tych wszystkich głębokich kopalniach pracują maszyny elektryczne. To już nie ma trucia górników. Wszystko jest opanowane. Naprawdę, ja nawet na ten temat nie będę rozwijał, dlatego że my na ten temat, ja i mój zespół, chcąc przybliżyć tą wiedzę w Polsce, my żeśmy razem napisali z kilkanaście artykułów, gdzie dokładnie wszystko jest opisane. I to wiele nie trzeba. Można pojechać do tych kopalń i to obejrzeć, prawda? Do Kanady, do Stanów Zjednoczonych, do Afryki, prawda? I mówi się stopień geotermiczny. No oczywiście, że u nas jest trochę wysoki stopień geotermiczny. W południowej Afryce jest niski, stara płyta, ale też w kopalni mało pęk, średnia temperatura na głębokościach eksploatacyjnych to jest prawie 4000 metrów, jest 66 stopni. Też jest gorąco. I co? Radzą sobie. Panie profesorze, wrócimy do tematu w drugiej turze, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób społeczność lokalna popiera tą inicjatywę. Natomiast tu chciałem Państwu powiedzieć tak z własnego ogródka, bo mamy wspólną miłość z panem profesorem, czyli ten KGHM. Ja stamtąd pochodzę. W 98 roku pisałem pracę magisterską z podstawki utwardzanej dla kopalni Lubin. I mi się to nie opłacało. Robiłem analizę, ale ta instalacja była mała, bo to była taka instalacja z takiej kopalni Luvikurt w Kanadzie wzięta. Natomiast wtedy cena była 2400 za tonę. W związku z tym, jak ja byłem prezesem, to był rok, kiedy cena średnioroczna była 1740. Tak, 1800. I radziliśmy sobie. No, ja nie chcę mówić, jak jest dzisiaj, jak się mają relacje kosztowe, jak się ma to wszystko. I nie chcę mówić, ilu prezesów się zmieniło w KGHM-ie i ilu było muzykologów na etatach. Ale wracając, jakby, panie profesorze, tylko chciałem pokazać, że poduszka jest, tak? W sensie takim, że te ceny w tej chwili są w zupełnie innym miejscu, prawda? Tak, oczywiście. Oklaski dla pana, rozumiem, prezesa były, tak? Dobrze. Pana profesora. I mamy gospodarza tutaj, jak to czasami w górnictwie, to tak się mówi, że strach to odruch, a odwaga to decyzja. Ta konferencja, panie profesorze, jest odważną konferencją. Bardzo się cieszymy, że ona jest. Tutaj jak rozmawiam w kuluarach, wszyscy podkreślają, że tą dyskusję trzeba zacząć prowadzić. Ja mam takie pytanie do pana profesora. W jaki sposób Europa, już pan profesor trochę w swojej prezentacji o tym mówił, podejmuje próby pozyskania opinii publicznej do wsparcia możliwości prowadzenia inwestycji surowcowych. I gdzie szanse pan profesor widzi? Najpierw chcę powiedzieć, że korzystając z prawa gospodarza, to wszystkie wypowiedzi moich przedmówców, które przekraczają limit czasu, to ja będę ten, który ze swojego limitu będzie, że tak powiem, do ogólnego limitu dodawał. Czyli będę starał się maksymalnie krótko mówić, bo tak powinno to być. Komentując pana doktora słowa, że to była odważna decyzja, bo odwaga wszystkim nam jest potrzebnym, którzy reprezentują ten sektor właśnie geologiczno-górniczy, ale mam nadzieję, że dodacie państwo, że ona też jest rozsądna, bo odważni to są ci, co nie sprawdzają, czy woda jest w basenie i oczywiście skaczą bez świadomości konsekwencji, więc mam nadzieję, że nie tylko odważnie, żeśmy tutaj wspólnie z panem ministrem podjęli, ale również rozsądnie. Teraz wracając na krótko, żeby ten czas właśnie móc wytracić. Europa oczywiście już przed kilkunastu laty
w swoich głównych tezach komisji, Unii Europejskiej, Komisji i tak dalej, przypisuje temu czynnikowi społecznemu niezwykle ważne znaczenie i to we wszystkich programach ten zrównoważony rozwój jest traktowany jako podstawa rozważań, czyli pogodzenie gospodarki, pogodzenie środowiska i pogodzenie elementów ekonomicznych. Tam, gdzie występuje konflikt, a zawsze konflikt, jak świat światem, zawsze był konflikt między tym, kto chce eksploatować kopaliny, a tym, który ewentualnie mieszka w bezpośrednim sąsiedztwie. Podobnie jest z innymi inwestycjami. Dopiero co przetoczyła się fala powodzi, przecież te osoby, które musiały zrobić miejsce na zbiornik Racibórz z tych dwóch wsi, prawda, które tam były, przecież nie były zadowolone, że musieli ojcowiznę zostawić, ale teraz wszyscy korzystamy, czy wszyscy ci, którzy tam mieszkają w tamtych rejonach, korzystają z dobrodziejstw tej hydrotechnicznej inwestycji. Więc ja się posłużę bardzo krótko, na przykład takim spektakularnym przykładem, który wszyscy w zasadzie znają, ale trzeba go powtarzać, trzeba o tym mówić. Złoże Kiruna, największe złoże rud żelaza w zasadzie na świecie, albo jedno z największych, o znakomitych wartościach, o znakomitych parametrach, będące w strefie już okołopolarnej, gdzie prawie że jasno się nie robi. Niewielkie miasteczko, chyba nie wiem, 5 tysięcy mieszkańców Kiruna, jeśli dobrze pamiętam. No i oczywiście eksploatacja zaczęła dochodzić do tych partii tego miasteczka, które zaczęły powodować różnego rodzaju szkody górnicze, jakieś osiadania, pęknięcia, zagrożenia oczywiście dla funkcjonowania gmachów użyteczności publicznej i tak dalej. No, w wielu różnych państwach być może czynnik środowiskowy i społeczny by przesądził o tym, że trzeba kopalnię zamknąć, zasypać wyrobiska, no i te utracone zasoby pozostawić, prawda? Szwedzi są narodem bardzo praktycznym, pragmatycznym. Szwedzi poszli drogą analizy i ekonomicznej, i socjologicznej, i społecznej. Rozpoczęli bardzo poważny dialog z tą całą społecznością i trwało to długo, ale w tej sprawie czas jest sprzymierzeńcem dobrych rozwiązań. I w konsekwencji udało się przenieść obiekty użyteczności w inny fragment terenu wokół tego miejsca występowania złoża i eksploatacja jest utrzymana. To jest po prostu inwestycja, którą gdyby tak rozpatrywać w pierwszych słowach mego listu, to by można było powiedzieć, no to się nie może opłacać, tak? Przenosić miasteczko w inne miejsce po to, żeby eksploatację utrzymać. Tymczasem opłaca się. To utrzymuje oczywiście pozycję Szwecji na liście tych, którzy mają tu znaczące karty do użycia. Ja będę w drugiej części dotyczącej Polski mówił o innych sprawach też z tym się wiążącym, ale na tym chcę zakończyć właśnie zgodnie z obietnicą, żeby ten czas tutaj, który jest nieodnawialnym zasobem, wszystkie inne zasoby są odnawialne i tym kończę. Nawet jak czytam jakieś kolejne analizy i tak dalej, gdzie ktoś mówi, że złoża są wyeksploatowane, a ponieważ złoża są nieodnawialne, no to nie mamy o czym rozmawiać. Ja wszędzie dopisuję taką rzecz, że są nieodnawialne w sensie świadomości ludzkiej. Natomiast w sensie geologicznym wszystkie złoża są odnawialne. To wszyscy wiemy jako teoria aktualizmu geologicznego. Wystarczy poczekać 500 milionów lat i oczywiście z torfu się zrobi węgiel kamienny. Brawo, tak, oczywiście. Brawo. W tym miejscu to jest bardzo dobra teza, myślę, że można to podkreślić. Panie ministrze, to idziemy do Polski, do pana ministra Galosa. W jaki sposób Ministerstwo Klimatu i Środowiska godzi potrzebę rozwoju górnictwa z wymagami ochrony środowiska i oczekiwaniami społecznymi? To jest taki temat, który to i cały czas wybrzmiewa. No i w pewnym sensie troszeczkę jak i kij w mrowisko, można powiedzieć. Tak jest. Proszę państwa, no to niewątpliwie... Te czasy, kiedy był prymat rozwiązań gospodarczych, a zwłaszcza dotyczących przemysłu ciężkiego czy górnictwa, te czasy to już dawno minęły. Z drugiej strony my jako państwo bardzo często, my jako społeczeństwo jeszcze częściej nie zdajemy sobie sprawy ze znaczenia surowców jako bazy dla rozwoju gospodarczego.
To jest ogromna bolączka, nad którą musimy pracować i nie wiadomo z jakim skutkiem całe kolejne lata. Oby nam się chciało i oby to poprawa tej świadomości była. Natomiast to też jest może pewnym banałem, ale powiem to, że kwestia uwarunkowań środowiskowych nabrała i nabiera tej coraz większej wagi. Tak się składa, przynajmniej w chwili obecnej, ale tak się składa od lat prawie 40, że geologia, a później od początku lat 90. także obszar koncesjonowania, rozpoznawania i eksploatacji złóż kopalń jest w domenie ministra do spraw środowiska. A w związku z tym to oznacza, że tu wciąż jesteśmy w tej domenie wzajemnych oddziaływań i wydawałoby się bliskiego spotkania, tak, między tym podejściem bardzo zielonym środowiskowym, a tym podejściem, który nazwijmy to geologicznym, czy też docelowo geologiczno-górniczym, które powinno mieć wymiar dużo bardziej gospodarczy. No jest kwestią dyskusji, czy faktycznie ten układ jest na tą chwilę właściwy, czy ten obszar geologii koncesjonowania to powinien tutaj dalej być ze środowiskiem. Dyskusje na ten temat różne są, akademickie i nie tylko, ale wracając do sytuacji obecnej. No mamy w tym momencie także i w tym ministerstwie osoby, które decydują o swego rodzaju polityce środowiskowej państwa, czy polityce ekologicznej państwa. Ja już pomijam sprawę ochrony przyrody jako takiej, parki narodowe, krajobrazu i tak dalej, ale mamy pod panią minister, mamy generalnego dyrektora ochrony środowiska, tak? Mamy, pod nim są RDOŚ-ie. To są wszystko te elementy, czy te instytucje, które o tym kształcie podejścia i relacji między sprawami środowiskowymi, a możliwością w naszym przypadku zagospodarowania czy eksploatacji złóż bardzo mocno decydują. Mamy określone schematy postępowań, mamy procedury. Nie będę się w to wgłębiał, to wszyscy mniej lub bardziej tą sprawę znamy. Natomiast dla mnie, i to mówiłem w moim wystąpieniu wstępnym, było pewnym zaskoczeniem, z mojej perspektywy, mojej oceny, było pewnym zaskoczeniem, że temat, ja się pomyliłem, nie był temat decyzji środowiskowej w środku. On był na piątym miejscu, ale dopiero na piątym miejscu. A w mojej ocenie on powinien być w pierwszej trójce. On powinien być w pierwszej trójce, dlatego że nawet jak pokonamy te wszystkie problemy, czy lepiej lub gorzej pokonamy problemy poprawy prawa, tych uwarunkowań regulacyjnych, także z pewnym elementem jakiegoś wsparcia, czy może wsparcia ekonomicznego projektów, to może za dużo powiedziane, ale nie rzucania tym projektom kłód pod nogi w postaci fiskalizacji tego, co mamy choćby podatek od wydobycia kopalin, tak? To nawet jak to w jakimś lepiej lub gorzej pokonamy, to jeszcze będziemy mieć ten próg uzyskiwania decyzji środowiskowych. I teraz ja się rozgadałem, ale jednak muszę tą myśl dokończyć. Proszę Państwa, to jest tak, jak popatrzymy sobie na to, czy surowce będą w Polsce potrzebne, jasna sprawa, nawet więcej niż kiedyś. Czy będziemy je mogli pozyskiwać ze źródeł krajowych? Tak, ale oczywiście temat węgla kamiennego brunatnego ma swoją perspektywę chyba zakończenia, oprócz węgla koksowego, dosyć nieodległą, tak? Jeśli chodzi o węglowodory, troszkę dalej, ale to też nie jest taka perspektywa, żebym nie widział tego w skali mojego życia, że ten temat też jakoś się zakończy. Natomiast w mojej ocenie w dużo dalszej perspektywie dwa obszary surowcowe zawsze będą ważne, nie tylko w perspektywie 10-20 lat, w perspektywie 100 i więcej lat, a niektóre zawsze. Surowce budowlane i surowce metaliczne. Surowce budowlane jest oczywistość, była mowa, pan doktor Mazurek też o tym wspominał. Baza dla budownictwa, dla materiałów budowlanych, bez tego nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Surowce metaliczne, dlaczego? Między innymi w związku z transformacją energetyczną. Więc trzeba się w dalszej perspektywie skupić na tych dwóch obszarach, na tych dwóch
obszarach także złóż czy źródeł do wykorzystania. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli popatrzymy na rudy metali, na złoża, na ten potencjał, który w Polsce istnieje i wciąż nie do końca jest należycie zbadany w mojej ocenie, to nawet jeśli przyjdziemy do tego, że mamy jedno, drugie, trzecie złoże na talerzu podane i wydawałoby się, że możemy po nie sięgnąć, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to będą kopalnie podziemne, że to będą kopalnie wysoce zautomatyzowane, że to będą kopalnie niewidzialne z etapem przeróbki pod ziemią i takie, które są w miarę w zrównoważony sposób w zgodzie ze środowiskiem, z gospodarką wodną, z aspektami hydrogeologicznymi, oddziaływaniem na otoczenie i tak dalej, i tak dalej. Bez tego tych kopalni nie będzie. Inna sytuacja jest w przypadku surowców budowlanych, bo to jest domena górnictwa odkrywkowego, które w tym przypadku zawsze będzie funkcjonować. Bez tego nie wyobrażamy sobie funkcjonowania gospodarki. Tylko tu jest cały szereg innych barier. To jest ta niechęć bardzo często do tego, żeby ten kamieniołom był w moim pobliżu, mimo że gmina może czerpać z tego korzyści. Jakieś, tak? Mimo tego, że w dalszej perspektywie dana żwirownia czy dany kamieniołom może dać przy środowisku wartość dodaną po zakończeniu eksploatacji. Nie odjętą, tylko dodaną, wzbogacając bioróżnorodność nawet. No ale to jest temat bardzo trudny do dyskusji. To powoduje, te względy środowiskowe, ale też względy społeczne powodują, że w przypadku surowców budowlanych też są ogromne wyzwania. Też ta, co z tego, że mamy wielką bazę zasobową, jak dostępność, ja już nie chciałem, nie było czasu dyskutować ze Sławkiem Mazurkiem, co z tego, że mamy tyle złóż piasków i żwirów? Jeżeli w Małopolsce za 10 lat nie będzie z czego produkować żwirów, bo nie będzie dostępnych złóż, tak? Są udokumentowane i są dostępne, więc to jest ta skala wyzwań też. Różnie trzeba na to patrzeć. Dziękuję. To do pana profesora Spczyka. Oklaski się należą oczywiście panu ministrowi. Panie profesorze, tutaj ta ochrona środowiska i społeczna akceptacja nie jest tajemnicą. Jest taki mój ulubiony profesor na Akademii Górniczo-Hutniczej. Odkrywkami się zajmuje, węglem brunatnym i w pewnym momencie była taka akcja ze złożem Legnica. To jak ten mój profesor zbliżał się do Dolnego Śląska, to już co niektórzy mieszkańcy wyciągali transparenty i już wiedzieli, że profesor tam jest. Ale z drugiej strony w Poznańskim bardzo dobrze sobie ten profesor radził, w związku z tym wiemy jak jest. Natomiast nawet z przeglądu literatury to co się widzi, jeżeli chodzi o planowaną inwestycję tutaj firmy Miedź Copper Corporation. W jaki sposób do tego doprowadziliście i w jaki sposób, co nowego stosowaliście? Bo w tej chwili widać, że tam chyba jest tak, że wszyscy bronią tej inwestycji i wspierają. No, prawda, że wszyscy bronią. Nawet była taka sytuacja bardzo trudna, kiedy tam pewien minister, też nie powiem który, ale wszyscy wiedzą, chciał nam tam zrobić kuku. I wtedy wojewoda z PiS-u pojechał do swojego szefa i wystąpił w naszej obronie i nas obronili. Dlaczego, proszę państwa? My od razu graliśmy w otwarte karty. Mieliśmy spotkania praktycznie we wszystkich gminach. Mamy kontakty bieżące z gminami, starostwami i wszystkimi innymi administracjami samorządowymi i państwowymi. I myśmy od początku mówili, że będą kopalnie, że będą to kopalnie podziemne, ale że będą funkcjonować w trybie, jakby powiedzieć, zamkniętym. Pełna klimatyzacja, pozostawienie odpadów pod ziemią, odpowiednie warunki pracy dla górników, odpowiednie dla środowiska. Myśmy od razu wiedzieli, że to nie przejdzie, gdybyśmy chcieli cokolwiek zrobić inaczej. Dlaczego? No to jest piękna ziemia, szczególnie ta część lubuska. Przecież tam jest 75% lasów. Tam są przepiękne jeziora, zbiorniki. Lasy nadodrzańskie. Zapraszam na grzyby, nigdzie nie ma większych. Kto pozwoli zbudować kolejny staw osadnikowy w tym obszarze? Biorąc także pod uwagę tą geologię, prawda? Łuk Murzakowski i kilka innych struktur związanych z glacji tektoniką. Nie da rady, prawda? Od razu wiedzieliśmy, graliśmy w otwarte karty, założyliśmy, szukaliśmy technologii, a poza tym byliśmy pewni,
że robimy coś, co ma sens ekonomiczny. W 2014 roku kosztem kilku milionów dolarów przed rozpoczęciem prac wiertniczych po zakończeniu prac geofizycznych i innych zamówiliśmy ekspertyzę w dwóch firmach wyspecjalizowanych w projektach i feasibility study dla zakładów górniczych na dużej głębokości. I obydwie te ekspertyzy nam pokazały, że przy obecnym stanie wiedzy górniczej, stosując nowoczesne technologie, jesteśmy w stanie na ówczesny czas produkować taniej miedź niż KGHM. Parametry były ostre. Cena nie większa niż 6 tysięcy dolarów przez 10 lat i myśmy się mieścili w cenie około 4 tysiące. Na dzisiaj zrobiliśmy kolejną ekspertyzę i mieścimy się w 5 tysiącach dolarów na głębokości 2400 metrów. To jest końcowa przyjęta przez nas głębokość. Oczywiście to nie jest proste i trudne. Tutaj moi koledzy górnicy wiedzą, że tam może zdarzyć się ugięcie stropu i inne takie rzeczy, które nam uniemożliwią pełne zostawienia odpadów pod ziemią, że część trzeba będzie zagospodarować, ale tą część można zagospodarować. Zawsze ruda piaskowcowa się nadaje, ruda węglanowa też. Jeżeli zrobimy coś, co nie zrobiliśmy, technologię przeróbki, jeżeli będziemy mieli na światowym poziomie. My mamy radziecką technologię przeróbki. Na świecie z rudy 0,5% robi się koncentrat 25%. U nas z rudy, no dzisiaj to jest gorzej niż na moich czasów, jakieś 1,5% robi się koncentrat, no 16%. My mamy pewne elementy w naszym działaniu, które są słabe, trzeba poprawić. I o tym wszyscy już wiedzą. I nareszcie są fachowcy, którzy o tym wiedzą i jest szansa, że tam się też coś zmieni. A jeżeli chodzi o koncesje i o pozyskanie wszystkich zgód środowiskowych, ja nie mam najmniejszych obaw. My jesteśmy cały czas w kontakcie. My wnieśliśmy w stosownym momencie wszystkie potrzebne uwagi do planów zagospodarowania gmin, do planu zagospodarowania województwa. Zrobiliśmy różne rzeczy, których nie musimy robić do C1, do której w tej chwili dążymy. Zrobiliśmy szereg ekspertyz dotyczących świata roślinnego, świata biologicznego. I uważamy, że damy radę bez najmniejszych kłopotów. Jeżeli ktoś nie ma grzechów, no to może nie chodzi do spowiedzi. Ja do spowiedzi nie pójdę w tej sprawie. Dziękuję bardzo. To dobre podsumowanie tego pytania. Do pana profesora Szamałka, tak jak się rzekło na początku, to ten klimat jest istotny. Panie profesorze, co powinniśmy czynić w Polsce na rzecz pozyskania opinii społecznej oraz środowisk lokalnych na rzecz możliwości prowadzenia inwestycji surowcowych? Tu w pana prezentacji, profesora, była tam ta współpraca różnych środowisk i to jest chyba też taki temat, ja muszę powiedzieć, że ze swojego doświadczenia w tej chwili bardzo mocno współpracujemy z przyrodnikami, tak? Po prostu trzeba rozumieć, co się do siebie nawzajem mówi. Powiedzmy, że jak z punktu widzenia wyzwań też PIG-u, no bo też tak na to trzeba patrzeć, prawda? Zresztą było to tutaj pokazywane też w prezentacji pana doktora Mazurka. Dziękuję bardzo. No zacznę od tego, że jeszcze taką tradycją przedwojenną, która się kultywuje wśród mieszkańców różnych rejonów Polski, jest to, iż Państwowa Służba Geologiczna, czyli Państwowy Instytut Geologiczny, reprezentował majestat państwa. Działał w imieniu państwa, tak jak inne służby, tak? Ale działał w imieniu państwa, mówiąc o tym, czy te złoża są, dbając o to, żeby właściwie były zagospodarowywane, uczestnicząc w różnych inwestycjach wielkich, które, czy odkryciach, które umożliwiały funkcjonowanie naszego państwa w międzywojniu, a już po wojnie, no to nikt nie może tej roli Instytutu Geologicznego odmówić w odkryciu wielkich złóż, które do tej pory są eksploatowane. Więc ten majestat państwa jest ważnym elementem w dyskursie publicznym, bo jeżeli wstaje ktoś i reprezentuje Państwowy Instytut Geologiczny, Państwową Służbę Geologiczną,
no to jakby z mocy majestatu prawa nie powinien mówić rzeczy, które nie są zgodne z rzeczywistością, które nie są oparte o dane naukowe, nie są oparte o praktykę geologiczną. Czyli no, nie chcę tego kontynuować, ale jest coś takiego, co wzbudza zaufanie. To jest, może porównanie nie jest do końca dobre, ale można powiedzieć tak, jeżeli jesteśmy w sytuacji choroby, to jeżeli udajemy się do lekarza, no to on reprezentuje majestat wiedzy, tak? I w zasadzie, no mimo że każdy z nas potem idzie do innego lekarza, żeby potwierdził, czy ta diagnoza pierwszego jest właściwa i czy się nie pomylił, no to jednak opieramy się na wiedzy tego lekarza, że on wie, co mówi, wie, co robi i wie, czego potrzeba pacjentowi. Więc od tego, zaczynając od służby PSG. Teraz druga kwestia to jest taka, ponieważ mówiliśmy tutaj, jest to prawdą najprawdziwszą, że inwestycje górniczo-geologiczne na świecie mają zbliżony czas realizacji, długi. I to było na tych slajdach pokazane i na innych rzeczach, którymi się posiłkujemy, to wiemy. To nie warto żałować dwóch czy trzech lat rozpoczynania pewnych kampanii społecznych na rzecz pozyskiwania właśnie lokalnych liderów opinii, środowisk, które mogą w tej sprawie po pierwsze być przez tego potencjalnego inwestora włączeni w pewien proces rozumienia, w pewien proces taki, ażeby zostać ambasadorem projektu. Tak? O czym myślę? No, wracam jak pijany do płota, do zawiercia, bo uważam, że to jest dla Polski absolutnie projekt poza miedzią niezbędny do zrealizowania, to złoże na światowym zakresie. I jakbym miał komuś radzić, tak? No to powiedzmy, jeżeli w Zawierciu istnieje klub siatkówki w Zawiercie, tak? Ta drużyna bardzo dobra w siatkówkę w pierwszej tam ekstraklasie. Wszyscy żyją, te legiony jurajskie, które tam jak się widzi na transmisjach telewizyjnych, które żyją, ta społeczność lokalna żyje. No ja sponsorowi, który jest tam w tej chwili obecny, życzę jak najdłuższych lat zyskownej działalności i sponsorowania tego klubu, ale myślę, że gdyby ten ktoś, kto miałby potencjalny być inwestorem górniczym, rozpoczął pracę taką, że zaczyna być sponsorem tego klubu siatkarskiego, czy innego klubu jakiegoś tam, prawda? Czyli zaczyna pracę od podstaw na rzecz społeczności, prawda? Pokazując, że jego obecność i przyszła aktywność nie opiera się tylko na dyskontowaniu zysków, które ewentualnie powstaną, tylko inwestuje długofalowo, chce tu obecny być i pozyskać tę opinię publiczną. To jest kwestia dyskusji na temat aktywności zawodowej, szans zawodowych i tak dalej. Przecież szkoły zawodowe, technika, które w Polsce się w zasadzie prawie że umarły, prawda? Ale dostrzegamy renesans techników i renesans osób, które mają te wykształcenie techniczne na tym stopniu takim, który jest potrzebny, żeby być hydraulikiem, elektromonterem czy jakimś innym. Więc technicy górnicy, tak, czy jacyś obsługujący maszyny, uruchomienie szkoły zawodowej, tak, czy klasy w techniku, klasy w liceum, klasy technicznej, tak, która miałaby przygotowywać, mówię tu o pewnych detalach, ale nie chcę ich dalej rozwijać, tylko chodzi o rozpoczęcie pewnego dialogu bardzo poważnego, długofalowego. Przecież można wyłuskać liderów opinii publicznej, nauczycieli, księdza proboszcza, liderów organizacji ekologicznych. To nie musi być wielka grupa, tak? 10, 15, 20 osób. Taka firma musi wkalkulować te koszty, że na przykład zabiera ich na wycieczkę do regionu, w którym jest, na świecie czy w Europie, w którym podobny surowiec jest eksploatowany, tak żeby pokazać, jakie są w rzeczywistości konsekwencje, jaka jest skala oddziaływania, jaki jest dobrobyt mieszkańców, którzy z tego przemysłu górniczego żyją. Czyli należy pokazać społeczeństwu to, co jest tym dobrą stroną w oczywistym procesie, który jest ingerencją w środowisko naturalne. Ale jeśli mowa jest o na przykład inwestycjach w odkrywkowe kwestie, no trzeba to powiązać. W sytuacji, w której jesteśmy i będziemy poddani procesom tych gwałtownych zmian klimatycznych, gwałtownych powodzi, które będą się pojawiały w różnych miejscach, konieczności magazynowania wody, bo i z wodą będzie problem, co już każdy rok to udowadnia, to można powiedzieć, że
nie budujemy żwirowni, budujemy właśnie polder, tak? Budujemy polder mokry, tak? Najpierw, żeby go zbudować, trzeba wybrać żwir, no to jest jasne, czy piasek, prawda? I następnie jego funkcja zaczyna być utrzymywana. Więc posiłkowanie się całego szeregu instrumentami, które mają do opinii publicznej oczywiście trafić o tej możliwości zgodnego z ochroną środowiska działalnością. No ale wreszcie to, z czym chciałbym zakończyć. Trzeba przede wszystkim oczywiście rozpoczynać całą dysputę, o której tutaj mówimy, edukacji ekologicznej na każdym poziomie, od najniższych lat do wieku dorosłego, uświadamiania sobie związku naszego życia, jakości naszego życia z górnictwem. No to, co mówiłem w swoim słowie powitalnym, tak? Ja nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, przepraszam za autoreklamę, ale jakiś tam miesiąc temu chyba w Gazecie Wyborczej ukazał się taki mój wywiad na temat tam właśnie jakichś zagadnień surowcowych. I ja specjalnie do tego wywiadu kazałem zamieścić zdjęcie, które jest zdjęciem odkrywkowej jakiejś kopalni, wszystko jedno jakiej, ale podpis kazałem zrobić taki. Kopalnia telefonów komórkowych, oczywiście to byłoby wprowadzanie opinii publicznej w błąd, więc dalej było rozwinięcie. Tak można powiedzieć o każdej kopalni, z której wydobywa się surowce niezbędne do tego, żeby te telefony mogły zostać wyprodukowane i mogły nam służyć. Jeżeli byśmy przy każdej okazji mówili, że jak patrzysz na kopalnię, to nie patrzysz na kopalnię, patrzysz na swój samochód, patrzysz na telefon komórkowy, patrzysz na właśnie internet, laptopa, którego nie da się inaczej pozyskać, jak tylko metodą taką. Kiedy sobie uświadomimy, i wtedy możemy to też oczywiście tym różnym osobom powiedzieć, że pierwiastki ziem rzadkich, no, które są niezbędne w nowoczesnych technologiach, bez nich nie pojedziemy, tak? Są na poziomie 500 ppm, tak? Czy no 600 ppm, niech będzie 1000, czyli kilograma na tonę. No to przecież, żeby pozyskać kilogram pierwiastków ziem rzadkich, trzeba przerobić 1000 kilogramów skały nośnej, tak? Ze skały nośnej odzyskamy kilogram, a 999 kilogramów skały to jest pozostałość, która jest odpadem, który ewentualnie do czegoś będzie służył, co by było najlepsze, albo też nie będzie czasowo gdzieś przechowywane. Czyli uświadamianie sobie tego, że nawet jeśli ktoś protestuje przeciwko obecności w jego świecie, górnictwa w takim czy wyraźnym układzie, to trzeba mu powiedzieć tak, no to odłóż człowieku ten telefon komórkowy i żyj bez telefonu komórkowego, tak? Odłóż samochód, przeprowadź się do szałasu, do innych tego typu rzeczy. Ja wiem, że mówię najbardziej prostym językiem, ale też w takich dysputach publicznych to my nie jesteśmy w gronie profesorskim, tylko jesteśmy w gronie osób, które oczekują najprostszych argumentów, takich, które są dla nich zrozumiałe, dla których możemy pozyskać akceptację. A więc trzeba to znacznie szerzej, znacznie dłużej i z wyprzedzeniem i z przeznaczeniem kapitału, który jest ułamkową częścią kosztów ogólnych realizacji inwestycji, a przeznaczony na takie właśnie wyprzedzające działania, myślę, że będzie zjednywał akceptację społeczną. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mamy 13 minut, tak mi tutaj zegar pokazuje. Ja mam taką prośbę. Są te dwa mikrofony tutaj w tym głównym ciągu komunikacyjnym. Oddaję tutaj prelegentów do... Daniel, tu podejdź tam. Do mikrofonu i proszę zadawać pytania. Dzień dobry, Daniel Ozon. Zanim zadam pytania do pana profesora Specika, przede wszystkim chciałem podziękować tutaj panu profesorowi Szamałkowi za zorganizowanie takiej konferencji. Ja mam nadzieję, że to, panie profesorze, cykliczna konferencja i na kolejnej ja widziałbym, żeby tu było z 5 kolejnych foteli, żeby z nami byli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Aktywów Państwowych, PAIZ-u, prezes giełdy, może szef Stowarzyszenia Funduszy Private Equity, bo bez tego no, my takiego mostu nie wybudujemy pomiędzy górnictwem, a tak naprawdę realnym tym telefonem, o którym tutaj pan profesor mówił. W pełni się zgadzam tutaj z panem mecenasem, który wcześniej nam prezentował, czego w Polsce brakuje do wybudowania tego klimatu i żeby z górnictwa tak naprawdę powstały realne miejsca pracy, a może też i przetwórstwo. I myślę, że nie musimy się tu przekonywać. Ja uważam osobiście, że
no świat, jeśli do 2050 ma dojść do tego net zero i gdzie trzeba 5 razy tyle miedzi, moje osobiste zdanie, że nie osiągniemy tego, bo zabraknie 5 razy tej miedzi. Każdy, kto w górnictwie jest i dostaje zadanie 20% czy 50% zwiększyć wydobycie, to kiwa głową właśnie w tą trudną stronę i mówi, że to nie jest proste zadanie. Ale zmierzając co do pytania, panie profesorze, i chciałbym się zapytać, czy drugi raz, jeśli pan profesor miałby takie zadanie, żeby pojechać do Australii, do Kanady, do Londynu i przekonać inwestorów, czy na miedź, czy na inne metale, czy pan profesor podjąłby się takiego zadania? Bo ja traktuję pana profesora jako tutaj ambasadora przemysłu polskiego, górniczego na świecie, rozpoznawalnego, tego, którego twarz tak naprawdę i reputacja świadczy o tym, czy warto do Polski te pieniądze wkładać. Muszę powiedzieć, i czemu takie pytanie, bo szanowni państwo, no miałem szansę dwa razy przepracować w polskim górnictwie po kilka lat i muszę powiedzieć, że z dużym takim niepokojem spoglądam na tą branżę górniczą, na Śląsk. Mianowicie mamy ogromny potencjał. Kilka lat temu pamiętam na Akademii Górniczo-Hutniczej rektor powiedział, że już od kolejnego października nie będzie górnictwa. Zamyka górnictwo, tak? Bo nie ma chętnych. Nie wiem, jak to jest dzisiaj, ale się zastanawiam, czy no potencjał kilkuset tysięcy osób, potencjał tych minerałów, które mamy pod ziemią, czy my jako kraj potrafimy wybudować taki pomost od tych wszystkich pozwoleń, koncesji, przedyskutować to z tymi społecznościami, znaleźć kapitał, a to no każdy z nas wie, że to są miliardy i dziesiątki lat i ten horyzont inwestycyjny. I to trzeba, jak to się w Stanach mówi, takie zgodę bipartisan, czyli jednej i drugą stronę polityczną. Pan profesor tu o tych różnych ministrach nienazwanych mówił nam, ile tych kłód pod nogi rzucali. Dlatego, panie ministrze, zwracam się z tym pytaniem, czy drugi raz podjąłby się pan takiego zadania? Ja bym się podjął. Ja ci powiem dlaczego, wiesz, bo znam cię dobrze i szanuję twoją pracę w górnictwie i zrobiłeś masę dobrych rzeczy. Ale to, że robimy dobre rzeczy, nie zawsze znaczy, że się dobrze kończą. A ja oczywiście mam w sobie to, co mają najlepsi optymiści wśród pesymistów, tak siebie definiuję. Ja nawet w tym okresie ostatnim wielokrotnie się spotykałem. Mieliśmy różne prezentacje, przygotowywaliśmy teasery. Ja spotykałem się z prezesami gigantycznych firm Anglo American, Tech i innymi. I powiem szczerze tak, zawsze było to samo. No pięknie, no pokazywałem co, ile i jakie są szanse zwiększenia jeszcze tych zasobów, które my żeśmy dodatkowo stworzyli, bo to w końcu my, Elektrum i my, to dodatkowe 25 milionów ton miedzi udokumentowanej, a patrząc na perspektywy w tym, co żeśmy zaczęli, no to z 80 milionów, prawda? Czyli potencjał Polski niebywały. Za każdym razem było Polska, nie, to kraj, w którym, ja nie powiem czego. Generalnie z uwagi na polityczne wówczas uwarunkowania nie mieliśmy żadnej rozmowy. Jeżeli nasze władze, nie tylko deklaratywnie, ale też PAIS i wszystkie inne instytucje w końcu zaczną działać i stworzą warunki także bezpieczne dla inwestowania w przemysł miedziowy. Jeżeli coś zdarzy się z tym podatkiem miedziowym, który być może moją firmę nie tak dotyka, bo my jesteśmy w stanie produkować tanio. KGHM w tym momencie swojego rozwoju nie jest w stanie produkować tanio. To są uwarunkowania z przeszłości, kiedy pewnych rzeczy nie robiono przez całe lata, nie dbano o rozwój bazy zasobowej, o nowoczesne technologie i tym podobne. To nie jest wina górników, to KGHM ma wspaniałą załogę, że oni w tych warunkach chcą jeszcze pracować, to trzeba powiedzieć, że nie ma strajków jeszcze na tym tle, że za gorąco, za głęboko, to naprawdę kochają swoją firmę. Ja absolutnie jestem gotów iść tą drogą.
I co więcej, mogę zdradzić, że tą drogą nadal idziemy i mamy takie prefeasibility study podpisane w kwestii pewnego złoża z firmą z pierwszej piątki. Bo mamy nadzieję, że ich nie wygonią. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie z sali. Panie profesorze. Nie ma pytań. Zwraca się pan do mnie z pytaniem, co robić. A czy ja coś mogę dla Instytutu złożyć jakieś życzenia? Ach. To ja dla Instytutu, proszę państwa. Kiedyś zrobiliśmy wielki błąd jako państwo, że uznaliśmy, że cudowna ręka biznesu i rynku spowoduje, że wszystko będzie się działo pięknie. Instytut, co pan dyrektor wspomniał, odkrył wszystkie złoża w Polsce. To, co jest eksploatowane i co jest ważne, to Instytut. Myśmy pewnie uznali, że otworzymy szeroko drzwi, to przyjdą firmy zagraniczne, polskie firmy malutkie skorzystają z naszych pakietów informacyjnych i zacznie się wiercenie w Polsce nie za pieniądze państwa. Nie da rady. Nie da rady. Ja, proszę państwa, mam za sobą 2 lata pracy w Służbie Geologicznej Stanów Zjednoczonych. Ja nadzorowałem projekt w stanie Iowa, gdzie Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych wierciła 3 otwory za cynkiem i łowiu. I to się robi. I to się robi. W tych miejscach, gdzie trzeba otworzyć drzwi i pokazać, że coś jest, to wykonuje to Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych. Podobnie się dzieje w Kanadzie. Ja uważam, że kiedyś, za jakiś czas, Instytut powinien wrócić do tego, że będzie pewne problemy polskiej geologii złożowej naświetlać i działać. I że znowu się zdarzy, że będziemy wiercić jako Instytut. Pan minister. Ja tu muszę się do tego też odnieść, bo myślę, że to jest nasz wspólny pogląd, jeśli o to chodzi. Nie będzie to łatwe, nie będzie to proste. Myślę, że te 20, ponad prawie 30 lat podejścia okej. Mamy pewien poziom rozpoznania, który mamy w spadku po socjalizmie, po PRL-u. Resztę ma się zaopiekować tym biznes prywatny. Myślę, że doszliśmy do takiego momentu, żeby to przekonanie jednak trochę skorygować. Jest rzeczą bardzo cenną, co pan dyrektor Szamałek mówił, że mamy coś takiego jak bilans perspektywicznych zasobów. To jest faktycznie rzecz w mojej ocenie unikalna. Natomiast to nie znaczy, że my mamy już wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania. I niewątpliwie to, na czym mnie osobiście zależy, to jest to, żeby porządną jeszcze raz prognozę metalogeniczną zrobić dla Polski i żeby na tej podstawie pomyśleć o realnych działaniach służby geologicznej, także w zakresie dobrze przemyślanych wierceń, żeby to było też ten dodatkowy element, dodatkowe narzędzie potencjalnego wsparcia biznesu, czy to spółek Skarbu Państwa, oczywiście pewnie też, ale przede wszystkim biznesu prywatnego. No to nie znaczy z drugiej strony, że to wszystko jest tak było i będzie fajnie, bo jest cały szereg innych problemów, o których dzisiaj rozmawiamy, więc to nie wystarczy tylko podać jak najlepszą informację geologiczną na talerzu. Trzeba poprawić bardzo wiele innych rzeczy. I tu nie będę tego po raz kolejny rozwijać, tego wątku, ale Te działania są w mojej ocenie konieczne, ale na pewno niewystarczające. Myślę, że jeżeli można podsumować, zakończyć, bo tutaj jesteśmy... A, jest pytanie. Przepraszam, jeszcze pozwolę serdecznie wypowiedź. Paweł Marek, Kolas Kruszywa, branża wydobywcza. No bardziej będzie taka jakby prośba czy uwaga do państwa. Bardzo dziękuję za tą konferencję i za tą próbę budowania pomostu i klimatu dla inwestycji, ale chciałbym też zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo zawsze jak mówimy o klimacie inwestycji, sektora, przepisach ułatwienia życia przedsiębiorstwom, skupiamy się na tych surowcach strategicznych. Węgiel, gaz, ropa, miedź. A ja chciałbym tylko zwrócić uwagę do tego, o czym powiedział pan minister Galo w poprzedniej swojej wypowiedzi na koniec, że mamy jeszcze w Polsce, mówię z pamięci, mogę się mieć około 4000-4500 ton czynnych zakładów górniczych w zakresie wydobycia piasku, żwirów i kruszyw łamanych.
dla potrzeb całego budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. I niestety mam wrażenie, że o nas nigdy nikt nie pamięta. Wprowadzamy, ustawodawca wprowadza kolejne przepisy, rozwiązania, zmiany, zabezpiecza surowce strategiczne, żeby mogły w tym okresie przejściowym funkcjonować, zmieniać plany miejscowe, kupować grunty i za każdym razem brakuje zabezpieczenia dla tej naszej branży, powodując, że my nie możemy kupić gruntów, bo nie jesteśmy rolnikami ani związkami wyznaniowymi, powodując, że nie możemy zmienić teraz planu, bo mamy plany ogólne i do końca przyszłego roku inwestycje w kraju są zablokowane i tak dalej, i tak dalej. Tych przykładów można dużo wierzyć, pan minister do tego jakby nawiązał w swojej wypowiedzi, więc prosiłbym, żeby też nie zapominać o nas, bo myślę, że kopalnie węgla większość z nas wymieni z pamięci mniej więcej, ile ich jest w Polsce, bo na tych dzisiaj czynnych. Zakładów górniczych, kruszyw, nikt. A jest nas potężna ilość. Dziękuję. To jeszcze krótko pozwolę się odnieść. Tak, proszę Państwa, no, ja powiem o sobie osobiście. No, ja przede wszystkim jestem związany z branżą skalną przez moje życie. No, to, więc ja doskonale, ja osobiście doskonale rozumiem ten problem. To jest kwestia taka, na pewno po pierwsze, to jest pewien poziom regionalny, tak? Ja tak to postrzegam. Organy koncesyjne ku temu dedykowane, marszałkowie za pomocą geologa wojewódzkiego. W tym względzie, i tu bardzo doceniam działania Państwowego Instytutu Geologicznego pod względem integracji środowiska geologów wojewódzkich, nie tylko powiatowych też, i tego jednolitego przekazu i pewnej pokazywania pewnego próby jednolitego podejścia do różnych tematów. Ale to jest tylko jeden element. Inny element, który, bo to są kwestie koncesji, procedowania, jednolitości podejścia i tak dalej, i tak dalej. A to jest tylko jeden element, chyba nie najważniejszy. Dużo ważniejsze są kwestie środowiskowe, o których mówiłem, i dużo ważniejsze są kwestie planistyczne, także w kontekście decyzji na szczeblu lokalnym, na szczeblu gminnym, na szczeblu planów ogólnych czy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Tutaj, jeżeli nie będzie właściwych działań, tylko pytanie, jakie one miałyby być? No bo prosiłoby się może, jak chodzi o planowanie przestrzenne, żeby to wychodziło z poziomu województwa, to planowanie, także pod kątem potrzeb w zakresie kruszyw i innych surowców budowlanych i zabezpieczenia terenów pod ich eksploatację. To, co mówiłem o tym przykładzie żwirów w Małopolsce. Potężny producent, Małopolska, potężny producent żwirów, za 10 czy 15 lat może się okazać, że to jest historia już, tak? Bo nie ma dostępu do dalszych złóż. Tu chyba koledzy z krakowskich zakładów eksploatacji kruszywa chyba też gdzieś są na sali, więc wiem, co mówię, bo oni mnie tylko utwierdzają w tym. Pytanie, czy jesteśmy w stanie z poziomu województwa, z poziomu marszałka odpowiednie mechanizmy wspierające wprowadzić, bardzo by mi na tym zależało. Na ile to będzie możliwe, życie pokaże. Szanowni Państwo, kończymy ten panel, bo już jesteśmy jakby na koniec czasu. Ja tylko chciałem powiedzieć też, nawiązując do tego, co pan profesor Speczyk powiedział, że jest optymistą, to jest kolejna rzecz, która nas łączy, poza tą miłością do KGHM-u. Szanowni Państwo, ktoś kiedyś powiedział, że optymiści, pesymiści umierają tak samo, ale żyć mogą inaczej. Tak? I nie stać nam na to, żebyśmy byli pesymistami, zwłaszcza w tym konkretnym czasie. A mamy naprawdę przełomowy czas. Zachęcam Państwa, proszę odszukać New York Times, taki artykuł z końca lipca, profesor Oxfordu, klimatolog Steven Lezak, odniósł się do tego, do strategii Stanów Zjednoczonych by America, to co się w tej chwili dzieje już drugą kadencję. Szanowni Państwo, nawołuje do odbudowy w Stanach Zjednoczonych górnictwa. Oczywiście jest nacisk na pierwiastki ziem rzadkich, nie ulega wątpliwości, ale jest tam takie systemowe podejście. Szanowni Państwo, pierwszą mijankę co do lidera prowadzącego świat w nowe czasy to mieliśmy 18-19 rok, kiedy Amerykanie przeganiali Anglików i przejmowali tutaj palmę pierwszeństwa. W tej chwili żyjemy w takich czasach, że wszystko wskazuje na to, że albo Amerykanie zrobią radykalną zmianę, albo Chińczycy, którzy uważają, że już ich przegonili, zrobią to na naszych oczach. I Amerykanie jako podstawowy element swojego rynku i tego programu Buy America uczynili górnictwo. Górnictwo. I ja tutaj apeluję do Państwa, jak tutaj wszyscy Państwo siedzicie, jesteście ambasadorami tego nowego klimatu. To jest dopiero początek tej naszej dyskusji,
ale starajmy się w tych rozmowach, które gdzieś tam prowadzimy, pokazywać szerszy obraz tego, żebyśmy nie patrzyli na górnictwo tylko z powodu transformacji, która na Śląsku po prostu się musi odbyć. I to wszyscy sobie z tego zdają sprawę, łącznie z górnikami. To są bardzo rozsądni ludzie, którzy ciężko pracują. Życzę Państwu udanych dyskusji. Bardzo dziękuję Panie Profesorze do Pana Profesora Szamałka, bo to była odważna decyzja, jak tutaj Pan Minister powiedział, rozważna. W związku z tym myślę, że oklaski dla tutaj szanownych panelistów się należą. Dziękuję bardzo.